Na zamku pod wodą mieszkali królowa i król z córką o żabich dłoniach. Pewnego dnia do ich krainy przypłynęły węże. Chciały zdobyć magiczny klejnot, dzięki któremu spełniłyby swoje pragnienie wyjścia na ląd i wydostania się z wody. Król i królowa wiedzieli, że to sprowadzi zamęt na cały świat i nie chcieli zdradzić, gdzie znajduje się ów klejnot. Więc król węży uprowadził ich córkę. Zmartwiona królowa udała się po radę do wiedźmy ośmiornicy. Ta poleciła jej sporządzić eliksir z trzech składników. Z fragmentu korzenia, który spoczywał w ziemi przez 100 lat, z wodorostu o nazwie Aquipus oraz suchego piasku. Eliksir trzeba było podać królowi węży. Królowa poprosiła więc żółwia morskiego o przysługę i, przyrządziwszy trunek, postawiła go na skorupie zwierzęcia. Żółw dostarczył napój. Kiedy król węży wypił eliksir, zamienił się w konika morskiego. Węże uwolniły dziewczynę i ogłosiły ją swoją królową. Ta wzięła do rąk klejnot. Jej żabie ręce zniknęły, a wszystkie węże zamieniły się w różne stworzenia morskie. Dookoła zamku wyrosła zaś rafa koralowa, a królowa i król stali się jej duchami strzegącymi królestwa.